pierwszym odcinku, traktującym o wzmacniaczach lampowych, opowiedzieliśmy o historii powstania lamp elektronowych oraz o walce wzmacniaczy tranzystorowych z lampowymi. Wspomnieliśmy też o ludziach, dzięki którym konstrukcje lampowe wzmacniaczy przetrwały praktycznie w niezmienionej formie. Tą grupą ludzi są muzycy, a właściwie gitarzyści. Ogromna większość gitarzystów korzystała i korzysta nadal z lampowych wzmacniaczy do swoich gitar. Podczas nagrania gitary elektrycznej czy podczas koncertu, nagranie lub nagłośnienie gitary elektrycznej wykonuje się zazwyczaj przykładając mikrofon do głośnika napędzanego przez wzmacniacz gitarowy. Nagrywa się czy nagłaśnia zatem cały tor gitarowy, łącznie z brzmieniem lampowego wzmacniacza gitarowego oraz głośnika, które właściwie można by traktować już jako instrument muzyczny. Co takiego jest w brzmieniu lampowego wzmacniacza, że są one niezastąpione zarówno w studiach nagraniowych, jak i na scenie podczas koncertu? Trudno to jednoznacznie określić, mogę tylko powiedzieć, że większość gitarzystów nie wyobraża sobie przesiadki na wzmacniacze tranzystorowe. Nawet współczesna technika cyfrowa ze swoimi procesorami DSP nie jest w stanie skutecznie naśladować brzmienia gitary elektrycznej, wzmocnionej przez lampowy wzmacniacz i odtworzonej przez głośnik gitarowy. Moim zdaniem być może to właśnie gitarzyści z ich lampowymi cudeńkami przyczynili się do masowego powrotu konstrukcji lampowych wzmacniaczy audio, ale już wzmacniaczy hi-fi, na półki sklepowe na przełomie XX i XXI wieku. Aby móc lepiej zrozumieć wpływ parzystych i nieparzystych harmonicznych na brzmienie wzmacniacza, powinniśmy poznać dwa określenia muzyczne. W terminologii muzycznej istnieje określenie nazywane konsonansem. Jest to współbrzmienie przynajmniej dwóch dźwięków, które słuchowo jest odczuwane jako zgodne. Najbardziej znanym konsonansem jest oktawa, czyli podwojenie lub zmniejszenie o połowę częstotliwości podstawowej. Zatem występowanie parzystych częstotliwości harmonicznych powoduje, że odczuwamy zniekształcenie jako przyjemne podbarwienie lub ocieplenie dźwięku. Innym znanym określeniem muzycznym jest dysonans. Dysonans to interwał brzmiący niezgodnie dla ucha ludzkiego. Przykładem dysonansu muzycznego jest na przykład sekunda lub septyma. Jeśli w grupie zniekształceń produkowanych przez wzmacniacz występuje dużo nieparzystych harmonicznych, to odczuwamy to jako nieprzyjemne zabarwienie dźwięku. Spróbujmy się zastanowić, dlaczego brzmienie wzmacniaczy lampowych jest tak cenione zarówno przez muzyków korzystających z lampowych wzmacniaczy gitarowych, jak i posiadaczy sprzętu lampowego hi-fi. Powszechnie uważa się, że za brzmienie lampowych wzmacniaczy odpowiedzialne są parzyste harmoniczne wytwarzane przez stopień końcowy. Moim zdaniem jest to jednak zbytnie uproszczenie. Jeśli lampowy wzmacniacz skonstruowany jest jako single-ended, czyli w stopniu końcowym pracuje pojedynczy element i jest to trioda, to owszem, taka konfiguracja powoduje produkcję sporych ilości parzystych harmonicznych. W stopniach końcowych takich wzmacniaczy są stosowane jednak zarówno pentody, jak i triody. Często też stopnie końcowe są skonstruowane jako push-pull, a taka budowa nie sprzyja produkcji parzystych harmonicznych. Natomiast stopnie wejściowe wzmacniacza lampowego, które prawie zawsze zbudowane są na triodach, produkują główną część parzystych harmonicznych. Spowodowane jest to głównie przez niesymetryczne ograniczanie sygnału, co jest charakterystyczne dla lamp, głównie właśnie dla triod. Obecność parzystych harmonicznych w sygnale powoduje, że mówiąc obrazowo, wzmacniacz lampowy gra jakby grubszym dźwiękiem, brzmi grubiej niż tranzystorowe konstrukcje. Wiele źródeł podaje, że wzmacniacze tranzystorowe produkują dużo nieparzystych harmonicznych. Otóż nie jest to prawdą. Takie wzmacniacze produkują parzyste i nieparzyste harmoniczne w równym stopniu. Poza tym dobre tranzystorowe wzmacniacze produkują ogólnie bardzo mało zniekształceń nieliniowych w ogóle. Paradoksalnie wzmacniacz lampowy brzmi przyjemniej, bo ma więcej niedoskonałości w porównaniu do prawie doskonałego tranzystorowca. Wytwarzanie wyższych harmonicznych w dużych ilościach na pewno jest wadą, ale w tym przypadku, kiedy są to harmoniczne parzyste, staje się ona częściowo zaletą. Innym powodem, dla którego lubimy brzmienie lampowców, jest ich odporność na przesterowanie. Kiedy przesterujemy wzmacniacz tranzystorowy, nawet w nieznacznym stopniu, jego zniekształcenia nieliniowe gwałtownie rosną. Są to, jak już mówiłem, zarówno parzyste, jak i nieparzyste harmoniczne. Odczuwamy to jako bardzo przykre tzw. pierdzenie,
której notabene może uszkodzić nam głośniki wysokotonowe. Natomiast w przypadku wzmacniaczy lampowych nawet dość mocne jego przesterowanie powoduje łagodny, powolny wzrost zniekształceń i są to głównie parzyste harmoniczne, które łagodzą przykre skutki przesterowania. Czasem w niektórych konstrukcjach przedwzmacniaczy lampowych potencjometr głośności znajduje się dopiero w drugim stopniu. Natomiast w pierwszym stopniu pracuje lampa, która cały czas jest sterowana dużym sygnałem albo nawet jest celowo permanentnie w stanie lekkiego przesterowania. Wzmacniacz w takim stanie powoduje dodatkowo kompresję dźwięku, która jest także dobrze tolerowana przez ucho ludzkie i dodatkowo stwarza wrażenie dużej głośności. Dlatego na przykład wzmacniacze gitarowe, nawet małej mocy, lampowe, potrafią zabrzmieć potężnie, kiedy je mocno wysterujemy gitarą. Również wzmacniacze lampowe Hi-Fi potrafią zagrać zaskakująco głośno, mimo małej mocy znamionowej. Nieodłącznym elementem wzmacniacza lampowego jest transformator głośnikowy. Jest on potrzebny, aby dopasować wysoką impedancję wyjściową lamp mocy do niskiej impedancji głośnika czy kolumny głośnikowej. Transformator głośnikowy ma również znaczenie dla brzmienia wzmacniacza lampowego. Jest przede wszystkim filtrem środkowo-przepustowym, który tłumi naturalnie zarówno najniższe, jak i najwyższe częstotliwości. Tak jak mówiłem wcześniej, obecność transformatora głośnikowego ogranicza stosowanie głębokiego ujemnego sprzężenia zwrotnego, co jest korzystne, gdyż powoduje konieczność dopracowania konstrukcji stopni wzmacniacza w celu redukcji zniekształceń nieliniowych. Rdzeń takiego transformatora przy mocy zbliżonej do maksymalnej może się nasycać, co powoduje dodatkową kompresję dźwięku odbieraną przez ucho jako zwiększenie głośności. Oczywiście przy zbyt mocnym nasyceniu rdzenia transformatora zniekształcenia stają się już nieprzyjemne. Tak więc transformator głośnikowy jest kolejnym elementem, który tworzy niepowtarzalne brzmienie lampowego wzmacniacza. Mam nadzieję, że przynajmniej w małym stopniu wyjaśniliśmy przyczyny specyficznego i tak cenionego brzmienia wzmacniaczy lampowych. Oczywiście omawialiśmy wzmacniacze zintegrowane, to znaczy konstrukcje złożone z przedwzmacniacza i wzmacniacza zbudowanego w całości na lampach. Istnieją także konstrukcje hybrydowe, czyli wzmacniacze posiadające stopień wejściowy na lampach, a końcówkę mocy tranzystorową. Warto na koniec wymienić kilka wad i zalet lamp elektronowych. Wadami są ograniczony czas pracy, zazwyczaj kilka tysięcy godzin, niska wytrzymałość mechaniczna ze względu na szklaną bańkę i delikatne siatki. Duże wymiary, znaczny pobór prądu i wydzielanie dużych ilości ciepła. Konieczność rozgrzania lamp przed efektywną pracą, czasem nawet kilka minut. Oraz wysokie napięcie pracy obwodów anodowych, czasem kilkaset voltów. Zaletami natomiast są znacznie lepsza charakterystyka zniekształceń, chodzi o parzyste harmoniczne, niż w układach tranzystorowych, znacznie lepsze znoszenie skrajnych przeciążeń oraz doskonała dynamika, kilka rzędów wielkości lepszy odstęp sygnału od szumu niż w półprzewodnikach. Ciekawe jest właśnie, że nadal używa się lamp elektronowych, kiedy istnieje konieczność wzmacniania bardzo małych sygnałów, na przykład w radioteleskopach. Odstęp od szumu w takich konstrukcjach to nawet minus 200 dB. Fantastyczny wynik. Wojsko używa nadal w niektórych urządzeniach lamp z powodu ich odporności na silne impulsy elektromagnetyczne spowodowane np. wybuchem jądrowym. Zmierzch lamp elektronowych jeszcze nie następuje, ale moim zdaniem ich los jest już przesądzony. Zapewne rozwój elektroniki, a także względy ekonomiczne spowodują, że lampy w końcu znikną z urządzeń elektronicznych. Ale dopóki jeszcze są, możemy podziwiać ich tajemniczy blask w naszych lampowych wzmacniaczach. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków naszego wideoblogu. Zapraszamy na kolejny odcinek. Thank you.